trzeba dzisiaj pokoju. I tego pokoju, które daje Bóg za wierną służbę, za to życie, które oddali jakże wielcy patrioci. Poświęcili naprawdę wszystko. Chrystus, który powiedział, nikt nie ma większej miłości od tego, kto oddaje swoje życie za innych. To oni to zrobili. Niech Pan będzie ich wieczną nagrodą. My dzisiaj w sposób szczególny pragniemy modlić się o ten pokój. Ten pokój, który najpierw mamy mieć w swoim sercu, a później dla innych. Wolność, pokój, ojczyzna. Jakże ważne słowa dla wszystkich, a dzisiaj nabierają ogromnego znaczenia. Dzisiaj wszyscy wiemy, że o tą wolność walczą, przelewają krew nasi sąsiedzi. Sąsiedzi z Ukrainy bronią się przed barbarzyństwem Rosji, przed morderstwami, gwałtem, paleniem, niszczeniem. Można się cieszyć, że większość świata pomaga. Pomaga tylko po to, aby nie tylko Europa była wolna. Ale niestety nie wszyscy. Wolność, pokój, ojczyzna to również były słowa, które leżały głęboko, utkwiły w sercach naszych rodaków Polaków. Wszyscy wiemy, że przez 123 lata Polska zniknęła z map Europy, z map całego świata. Ale nigdy nie utraciliśmy ojczyzny. To w podziemiu, w naszych szkołach, w kościołach ta wolność, ta ojczyzna zawsze istniała. Po rozbiorach w końcu nastał ten czas. Po I wojnie światowej, rok 1918. Jak szybko liczymy, 104 lata temu. Przybył wówczas do Warszawy Józef Piłsudski. 2 lata w więzieniu w Magdeburgu. W końcu Rada Regencyjna oddała władzę zwierzchnią. Nie tylko nad Polską, ale również nad armią. Wówczas to Polska z 3 rozbiorów, jakże różna, nie tylko kulturowo, ale również i politycznie. Ale potrafiliśmy i miejmy nadzieję, że w dzisiejszych czasach też potrafimy zjednoczyć się. Dziś, szanowni państwo, żyjemy w wolnej Polsce, ale świat jest niebezpieczny. Cieszymy się, że dając to przywiązanie do ojczyzny, możemy popatrzeć na flagę biało-czerwoną, odśpiewać, posłuchać Mazurka Dąbrowskiego, spojrzeć na orła białego, ale to nie tylko to. W nas wszystkich powinien być szacunek do drugiego człowieka, miłość do ojczyzny, jak też do innych narodów, to wówczas możemy być pewni, że następne pokolenia będą wolne. Ja się cieszę, wszyscy się cieszymy. W świątyni naszej, w kościele, jakże dużo młodzieży było. Jakże dużo młodzieży jest na tej uroczystości. Ze szkoły podstawowej, z liceum akademickiego czynnie uczestnicząc. Bo naszym obowiązkiem, naszą powinnością jest oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli za naszą niepodległość. Gdy zapłonął nagle świat.